Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Właśnie się przekręcamy, patrząc bezpośrednio na kanał żydański nad linią kolejową. Tutaj na wprost, obok drogi, którą tutaj widzicie, powstanie w przyszłości tramwaj, który będzie dojeżdżać właśnie bezpośrednio do przystanku kolejowego PKP Żerań. Przystanek kolejowy znajduje się dokładnie w tym miejscu i oczywiście jest on w dzielnicy Białęka, a zaraz obok po prawej widać nowy parking, parku J, który został oddany do użytku. I spokojnie, ja zawsze jestem na tej inwestycji w tych okolicach w jakoś w weekendy, więc to, że tutaj nie ma żadnych samochodów, to jest pewnie z tym spowodowane, choć nie ukrywam, że to jest chyba najmniej popularne mimo wszystko cały czas parking parkuje. Możliwe, że dlatego, że nie wszystkie pociągi jeszcze do niedawna tutaj się zatrzymywały i duża część z nich pomijała ten przystanek kolejowy. Ale dobrze, dzisiaj nie o tym, dziś o Madewilskiej. Tak wygląda nowo przebudowana Madewilska z bardzo szybkim przelotem. Tutaj nowe drogi dobrowe również się pojawiły, a tu jest sama przebudowa wiaduktu. Jak pewnie część z Was pamięta, jakoś mniej więcej 2-3 miesiące temu, jak byłem tutaj jakiś ostatni czas temu, pokazywałem Wam, czemu stary wiadukt nie jest użytkowany. Miał być tutaj prowadzony ruch wahadłowy, miał wtedy powstać nowy wiadukt, a później następnie miał zostać wyburzony stary i pojawić się znowu nowy, podobnie jak to jest aktualnie na Tatasie Łazienkowskiej, z tym, że tutaj miał być prowadzony ruch wahadłowy po jednym wiadukcie. Niestety to się nie udało, ponieważ kiedy zaczęto wyburzenie jednej części wiaduktu, to druga też musiała zostać wyburzona ze względu na przesunięcie podpory, na której był osadzony wiadukt. Przez to po prostu część była właściwie w powietrzu i korzystanie z tego wiaduktu groziło wielką katastrofą i niebezpieczeństwem. Dlatego cały wiadukt został wyburzony. Jak widzicie, aktualnie już tego wiaduktu tutaj zupełnie nie ma, ale pewnie część z Was jest zainteresowana właściwie nad czym on tutaj się znajduje, bo jak widzicie, jest to duży plac budowy, jest wiadukt, jest nasyp, a właściwie tutaj nic nie ma i bardzo dobrze się to zgadza faktycznie z tym, że tutaj nic nie ma. Owszem, prawie nic nie ma. Jest tutaj bardzo słabo widoczna bocznica linii kolejowej, która tutaj się ciągnie. Bocznica kolejowa, która jest poprowadzona stąd bezpośrednio na Onopol. Na Onopolu po części już ta bocznica jest zlikwidowana przez nowo powstające budynki na tej trasie, ale sama trasa kolejowa, choć bardzo zarośnięta i właściwie aktualnie już nie przejezdna po całej trasie od tego miejsca, bo zwróćcie uwagę, że tych torów tutaj właściwie już nie widać. Tam dalej jest oczywiście most nad kanałem żydańskim, ale to jest trochę dalej. Tutaj też parę bocznic było kiedyś, ale już zostało polikwidowanych w trakcie urbanizacji i innych zmian w tym rejonie, jak i również po prostu pojawieniu się coraz to większej ilości osiedli mieszkaniowych, które tutaj właśnie możecie zaobserwować. Nie ma tej linii, znaczy linia kolejowa jest, a właściwie bocznica tutaj jest, z tym, że nie jest użytkowana, przez co całkowicie zarosła. I pewnie część z Was mogłaby tutaj się zastanowić, no dobrze, no to skoro bocznica nie jest użytkowana, to czemu nie zostanie po prostu usunięty ten wiadukt, żeby tutaj zasypać ten teren i po prostu nie myśleć o tym. Odpowiedź jest bardzo prosta. Czemu to nie zostało zrealizowane? Ten teren należy do kolei. A jeżeli należy do kolei, to ta bocznica musi zostać zachowana, przynajmniej w teorii, przejezdna na miejscu styku wiaduktu i obszaru kolejowego. A jakie dokładne jest stanowisko w tej sprawie ZDM-u? No tak, dokładne stanowisko to jest. Wiaduk przechodzi nad terenami kolejowymi, nie są znane plany dotyczące przyszłego wykorzystania tej bocznicy, a sam wiadukt wymagał remontu, z którym nie można było czekać. Wydaje się, że nie byłoby tańsze tutaj usunięcie tego wiaduktu. Bardzo poważnie szacując wariant bez odbudowy wiaduktu, a z przeprowadzeniem Madewilskiej po ziemi, same tylko koszty prac ziemnych, konieczne byłoby wyrównanie terenu z obydwu stron na dość długim odcinku, zapewniłoby koszty tyle, co budowa nowego wiaduktu. No i stracilibyśmy bezkolizyjny przejazd dołem, niezależnie od rozwiązań, co z nim będzie dalej. W skrócie, ponieważ jest tutaj wiadukt, to w przyszłości będzie można prowadzić albo drogę, albo jakąś drogę towarową, albo innego rodzaju rzeczy, jeżeli faktycznie bocznica kolejowa zostanie w przyszłości tutaj stąd całkowicie zlikwidowana. Mało tego, jeżeli miałby być zlikwidowany ten przejazd, a właściwie ten wiadukt kolejowy, znaczy wiadukt drogowy w tym miejscu, to trzeba byłoby wyrównać teren, czyli te nasypy i skarpy, po których wjeżdża tutaj ulica, na dość bardzo długim odcinku, w związku z tym nie jest to faktycznie rentowne, tym bardziej, że zachowanie tutaj tego wiaduktu jest całkiem dobrym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że tutaj w przyszłości niedaleko obok tego miejsca będzie się łączyć trasa mostu
Marii Skłodowskiej-Curie teraz, czyli kiedyś Trasa Mostu Północnego. Wiem, ta trasa jest bardzo dana na przyszłości, mam o niej zrobić film, ale na pewno nie w tym miesiącu, bo w tym miesiącu nie mam czasu na to, ale tak, jest to planowane. No i w teorii taki nowy wiadukt, czy taki wiadukt w tym miejscu na pewno będzie na plus. Przy okazji oczywiście rowerzyści będą mogli jeździć teraz już bardziej sensownie tutaj na górze, no i nie będzie ruchu wahadłowego, jak to już było pod sam koniec użytkowania. Sam wiadukt był w bardzo złym stanie i dlatego został przebudowany, jeżeli tutaj się o to pytacie. A kiedy zostanie oddana przejezdność, to jak będzie wybudowany nowy wiadukt. Ja bym to tak wstawiał mniej więcej jakoś koło wakacji najwcześniej. Czyli z jakieś jeszcze pół roku sobie poczekamy. Co do nowej konstrukcji, to faktycznie możecie tutaj zobaczyć, że nie ma jeszcze zupełnie przyczółków, czyli tych rejonów, które będą się stykać z częścią na ziemi, na nasypie. Tutaj jest wyrównany ładny teren właśnie pod już przyszłą rozpoczęcie prac budowy przy przyczółkach. Same podpory nowe, dwie, które będą się znajdować po dwóch stronach linii kolejowej, całkiem już powstają faktycznie konstrukcje betonowe, po jednej stronie już są faktycznie betonowane, po drugiej jeszcze nie. Ja jestem tego bardzo ciekawy, jak bardzo duża skrajnia zostanie pozostawiona tutaj w okolicy linii kolejowej, a nowych słupów, bo jak tak patrzę, no to dosyć mało tego miejsca. No ale jest oczywiście, żeby nie było, jest. Tutaj też widzieliście na ujęciach z drona, jak wygląda mniej więcej ta bocznica, czy faktycznie ją cokolwiek widać tutaj w okolicy. No, przy części kolejowej jest nawet wiadukt, znaczy tunel pod linią kolejową, więc tam to wszystko się łączy w jedną całość. No na pewno to nie jest najlepsze i najłatwiejsze miejsce do użytkowania. Co warto podkreślić, aktualnie tutaj ruch samochodowy oczywiście jest całkowicie zamknięty z użytkowania, no bo wiadomo, nie ma wiaduktu, więc nie ma jak przejechać, ale po lewej stronie, jak widzieliście, tutaj tą osobę biegnącą, pewnie na autobus, jest prowadzone przejście dla pieszych i rowerzystów. Też co warto podkreślić, w związku z tym, że tutaj nie ma przejazdu, część autobusów musi jeździć trochę inaczej, nawet linie nocne, a od strony północnej jest aktualnie linia zastępcza, która zawraca na specjalnie pojawiającym się nowym rondzie. Za chwilę zresztą to zobaczycie na ujęciach. Tutaj jeszcze taki jeden przejazd z bliska, w miarę, żebyście mogli zobaczyć, jak te nowe konstrukcje będą się łączyć w całość. No nie ukrywajmy, wygląda to, jakby faktycznie ktoś stąd wykopał kawał dużej ziemi, a to, że w tych miejscach były wcześniej przyczółki, to właściwie to jest niewidoczne teraz. Po prostu jakby zapadlisko, w tym miejscu się coś zapadło i teraz jest budowany wiadukt, nie wiadomo do końca wiadomo czemu. Ale oczywiście doskonale wiemy. Także trochę jeszcze poczekamy tutaj z tą inwestycją, zanim będzie tutaj prowadzony ponownie ruch. On będzie też na początku oddany do użytku wahadłowo po jednej części, a później już będzie całkowicie na dwóch kierunkach, przynajmniej tak widziałem na jednym z informacji, ale to nie jest do końca potwierdzona informacja, więc nie będę sobie dał ręki uciąć za tą z ciekawostek. Dobrze, tak mniej więcej wygląda ta część. Tak jak powiedziałem, jest poprowadzone przejście dla pieszych w okolicy, żeby mogli dostać się na drugą część, bo to faktycznie byłoby dosyć dużym problemem, gdyby nie było. Znaczy inaczej, gdyby nie było przejścia oficjalnego, to pieści by po prostu chodzili przez płot i przez dziury w płocie naokoło. To nie jest tak, że to jest zbyt potrzebne miejsce, a pieszy zawsze sobie znajdzie dziurę w płocie i przejdzie. Ale ładnie jest tutaj zbudowane aktualnie te przejście betonowe z padajkami, więc na spokojnie można przechodzić, jeździć na rowerach czy inny sposób. Po ziemi, po linii kolejowej, tak przy okazji aktualnie przez budowę linia kolejowa jest całkowicie, znaczy ta bocznica kolejowa jest całkowicie nieprzejezdna, bo po prostu na trasie są i maszyny, jest zasypane całkowicie środowisko, no i betony od przejścia tymczasowego też po prostu na tej trasie stoją. No i tutaj jest doprowadzone bezpośrednio po drugiej stronie, czyli stronie północnej, wyjście na starą jezdnię, no i dalej połączenie z chodnikiem. Też ogólnie mam nadzieję, bo w przyszłości jest planowana oczywiście druga jezdnia ulicy Madewilskiej, po prawej stronie by się znajdowała, jak teraz patrzymy, żeby to powstało i nawet nie to, żeby tutaj faktycznie wprowadzić większy ruch, tylko po to, aby tutaj się pojawiły jakieś sensowniejsze chodniki i drogi dowodowe, bo tutaj aktualnie faktycznie jest pas dowodowy, ale on się kończy na wiadukcie i dalej już faktycznie rowerzysto dać sobie jak możesz. Teraz nie ma tutaj ruchu, bo jest to odcięte, ale wcześniej tutaj faktycznie coś dużo samochodów jeździło i domyślam się, że to mogło być tutaj potrzebne w przyszłości, ale dobrze wiemy, że aktualnie ten jest faktycznie nie do zrealizowania, bo dużo ważniejsze inwestycje drogowe nie mają faktycznie teraz szansy na finansowanie. Tu jest rondo, o którym mówiłem. Rondo się tu znajduje, też zaraz za nim się znajduje przystanek autobusowy i w tym miejscu kończy linia zastępcza i ona na tym rondzie zawraca, dlatego też tutaj jest rondo, bo jakoś ta linia autobusowa po prostu musi zawrócić, żeby mogła ponownie wrócić na swoją dalszą trasę. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, tutaj takim jeszcze w miarę szybkim przelotem nad całością.
No i miejmy nadzieję, że te wszystkie inwestycje w tej okolicy będą się łączyć ładnie w jedną całość. Przebudowa Malewilskiej tutaj przez dewelopera całkiem ładnie się połączyła z nowymi drogami dowodowymi, pasami, czyli jezdniami i z sygnalizacją świetlną w tym miejscu. A dalej tramwaj może też niedługo by się pojawił. No i połączenie z żelaniem wschodnim na linii tramwajowej. Bardzo potrzebne, a na razie nieplanowane. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!